Jakub Kulik dla Fansportu, jest z nami Łukasz Wdowiak, Lukas TV. Witam cię serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Słuchaj, na gorąco, po rundkach, spokojnie było. No spokojnie, nie zawsze musi się coś dziać. Mi się wydaje, że nawet tak jest fajnie i tak można sobie pogadać, to też może być ciekawie. Wiesz co, no to jest taka okazja, żeby też kibice was troszeczkę, kibice High League'owi szczególnie, poznali troszeczkę z innej perspektywy, tak? Wiadomo, że te dymy byłyby też super, no ale nie zawsze muszą być tak, jak wspomniałeś. Dokładnie tak, bo to jest tak. Jak są dymy, to często mówią, bo że jaka patologia, a jak jest odwrotnie, to stypa i tak właściwie to nigdy cię nikomu nie dogodzi. A mi się wydaje, że czasem fajnie jest, jak jest coś odwrotnego, żeby zrobić takie przeciwieństwo, że nie wszędzie musi być takie, wiesz, jakieś rzucanie się kamieniami. Słuchaj, najwyżej takie rzeczy zostawicie na konferencję, która już 30, tak? No tak, zawsze można się jeszcze i na konferencję coś wydarzyć, a jeszcze na ważeniu może się coś wydarzyć, a na walce to w ogóle, bo na walce to już nie ma przyjaźni żadnej. Słuchaj, jeśli chodzi o samą walkę, no to wy się znacie, tak? No bo miałeś okazję już walczyć z Kamilem. Co się od tego czasu zmieniło u ciebie szczególnie? Ja od tego czasu pracuję nad mentalem, bo wtedy co u mnie najbardziej zawiodło, to mental. Mi się wydaje, że trochę umiałem już na tej pierwszej walce, mimo że dużo nie ćwiczyłem, ale wtedy głowa mi wysiadła i teraz staram się to poprawić. No i też resztę, te aspekty wszystkie stójkowe, jak i parterowe, zapasowe, bardzo mocno się na tym wszystkim skupiam. I wydaje mi się, że teraz mam o wiele większe efekty niż przed pierwszą walką, treningowe, bo wcześniej, teraz jak trenuję i zrobię jeden trening, to mam wrażenie, że u mnie to progres jest tydzień, dwa tygodnie, tak jak wcześniej trenowałem. A co do jeszcze, bo powiedziałeś, czy my się znamy dobrze po walce, no to teraz tak naprawdę będziemy się dobrze poznali, bo to jeden na jeden, to teraz zobaczymy, co potrafi przeciwnik, bo to wcześniej to tak nie wiadomo było, co się można było spodziewać. No słuchaj, tam w ogóle też na początku przez kibiców tak, no muszę być szczery, nie zostało to odebrane za dobrze, że wy się tutaj umówiliście, że wyłączacie jednego i później walczycie dalej. Teraz wychodzicie stricte jeden na jeden. Natomiast no, bukmacherzy nie widzą w tobie akurat faworyta, widzą faworyta w Kamilu. Czy uważasz, że to przez to, że on przetrwał tą pierwszą i część tej drugiej rundy w tej pierwszej walce? Na pewno to biorą pod uwagę, biorą też pod uwagę sylwetkę i też to, że ma dłuższy staż treningowy, ale ja uważam, że to wcale nie jest na nie moją korzyść, bo często jest tak, że to właśnie na faworycie leży taka presja duża i często ta presja sprawia, że później faworyci przegrywają właśnie przez to, że się spinają, że oni muszą wygrać i tak dalej. A ja jestem tutaj underdogiem, wychodzę sobie i mogę wygrać, ale nie muszę. Więc ja uważam, że jestem o wiele lepszej sytuacji niż Kamil. A jakie Kamila trzy takie mocne aspekty jesteś w stanie przed tą walką wyróżnić? To co ty zauważasz ze swoimi trenerami? No bo na pewno już tak zaczynacie trochę bardziej podchodzić do tego personalnie i ten game plan przygotowywać. No, ciężko powiedzieć. Na pewno siła, na pewno silny jest, na pewno ma kondycję. A tak to później wyjdzie w drodze. Ja tu staram się nie skupiać na przeciwniku, tylko na sobie. Zauważam jakieś takie rzeczy z pierwszej walki jeszcze. I Zdradź coś. Co takiego zauważyłeś, co na przykład na świeżo powiedziałeś, kurde, no to muszę poprawić akurat. No u siebie? No to wszystko. U mnie to totalnie każda płaszczyzna była do poprawy. Nie? U mnie naprawdę tak jakby od początku się każda płaszczyzna, stójka, partery, zapasy, no wszystko ja u mnie poprawiam. I mało jest tego czasu, ale uważam, że mogę coś tam pokazać i będę chciał pokazać wszystko, co się nauczyłem. I też fajnie, że jest mocny przeciwnik, bo w przypadku ewentualnej wygranej to będzie o wiele bardziej smakowało takie zwycięstwo. Nie? Jakbym teraz miał walczyć z kimś, to miesiąc przygotowywał się, no to tak jest. No co, no pobiłeś kogoś, a tutaj ciężki przeciwnik, wyzwanie i wydaje mi się, że też będzie fajne widowisko dla kibiców takie, bo underdog i no wielki faworyt, a mi się wydaje, że to nie będzie tak w walce, że totalnie ja będę underdogiem, że może tam, wierzę w swoje umiejętności, że będzie na pewno silny opór. Słuchaj, lekko nie będzie. Szczególnie w tych free fightach, no te kursy faktycznie często nie są miarodajne i często właśnie te kursy dają też możliwość zarobić dosyć mocno, no bo w samej walce wszystko się może wydarzyć. Dokładnie, dlatego nie ma też co mówić, że się wygra albo nie wygra, bo tam ja słyszałem o takich sytuacjach, że
gościu wchodził do oktagonu, walnął głowę w te, w blachę i po walce było, nie? A był faworytem, no to może też tak się wydarzyć komuś, więc to nie ma co się nastawiać, że o, wyjdę, wygram i nie wiadomo, co się starzy. Tam są takie emocje, taki stres, że zapominasz, jak się nazywasz, nie wiesz, co się dzieje w ogóle. Więc ja tak z mojej strony i z tego, z perspektywy walki, to wydaje mi się, że o wiele lepiej jest walczyć w pozycji underdoga. Okej, okay, no faktycznie nie masz tej presji na sobie. Natomiast też rozmawialiśmy sobie troszkę na backstage'u o tym mentalnym takim przygotowaniu. Ja chciałbym ciebie dopytać, bo skoro sam o tym wspomniałeś, to jest to dla ciebie ważna rzecz. Jak pracujesz mentalnie, żeby jak najlepiej wyjść do tej walki? Czytam książki motywacyjne, oglądam Rockiego. Trening w górach. Patrzę, jak myśli. No i tego typu rzeczy, wiesz, z psychologiem trochę rozmawiam, bo tak chodzę cały czas na terapię od kilku lat już. I te wszystkie rzeczy, które we mnie się działy wcześniej, to docieram, skąd mogą być i staram się je zmienić. Uważasz, że to jest rozwiązanie generalnie dla większości ludzi, którzy mogą czuć, że taka pomoc psychologa może pchnąć po prostu kogoś, żeby wszedł na wyżyny swoich umiejętności? Niekoniecznie musi być to połączone z walką? No, przepraszam, coś mi... Patrz. Mam znowu wyciszony, wydaje mi się. A nie, teraz się nie wyciszę. Możesz wybrać. Nie, dobra. Wydaje mi się, że tak i to jest bardzo ważne właśnie, żeby uwierzyć w siebie, że można wygrać przede wszystkim, zauważyć postępy. To jest ważne, żeby zauważyć postępy, to w każdej dziedzinie. I takie rzeczy jak jakiś brak wiary w siebie, to można wypracować w sobie, aby tą wiarę zdobyć. Ja chcę powiedzieć każdemu, żeby się nie bali psychologów, nie bali się psychoterapii, bo to jest tak, jak boją cię plecy, to idziesz do lekarza i coś z tym robisz. Tak samo, jeżeli coś ci dolega z psychiką, to też ci lekarz pomoże. I naprawdę ja zauważam po sobie i po wielu moich znajomych, którzy poszli na jakąś terapię z psychologiem, to zmieniło się ich życie naprawdę o 180 stopni. I w przypadku walk jest to kluczowe. Jak rozmawiam z wieloma zawodnikami, takimi naprawdę fighterami, którzy się biją, to mówią mi, że mental to właściwie czasami 70-80% jest, bo jak wyjdziesz i ty nie będziesz wierzył w to, że możesz wygrać to, że tylko wychodzisz po przegraną albo tako, to jest bez sensu, nie? No bo pierwszy cios i tobie się będzie chciało płakać, a ty musisz iść i żeby te ciosy nie sprawiały na ciebie wrażenie, że dostaniesz w nos i już płaczesz, ojejku, bo mi krew leci, czy coś takiego, nie? Można to tak przemienić, że o, teraz będę groźnie wyglądał, nie? Będą mnie się bali na dzielnicy, jak będę taki porozbijany chodził, albo będą mi dawać pieniądze pod sklepem bez problemu, bo będą widzieć, że to ktoś może sobie tego. No, więc ja uważam, że to jest bardzo kluczowe, praca nad psychiką. Nieważne, jak dużo jesteś w stanie zadać, ważne, jak dużo jesteś przyjąć, chyba Rocky tak mówił. Nie tylko, no oczywiście tak, ale też wiadomo, jak będziesz tylko przyjmował, no to co to jest za walka? Trzeba iść do przodu, trzeba zadawać te ciosy. Nie można na pewno... Są takie momenty w walce, że ci się wydaje, że to już koniec, albo że mam dość. I wtedy właśnie ten charakter jest potrzebny, żeby wstać na przykład, próbować cały czas walczyć, czy uderzać dalej przeciwnika. Ja tak miałem na przykład w pierwszej walce, że miałem taki moment już, że w ogóle rąk totalnie nie czułem i chciałem w ogóle jakkolwiek zaznaczać ciosy, żeby cokolwiek się działo. Nie? Ja myślałem, że tam zemdleję w ogóle. A znalazłem sobie jakoś tą siłę, żeby w ogóle te ręce jakkolwiek się ruszały, no więc się da tą siłą charakteru coś zrobić. I można zauważyć też po wielu zawodnikach, że to ta praca nad psychiką to ich zmieniała. Super, no to piękne słowa. Kto był pierwszy w kosmosie? Hermoszewski, nasz Polak, pierwszy kosmita, pierwszy. I nie wierzcie w to, co mówi, bo musimy być dumni ze swoich osiągnięć, a nie tam, co ktoś gada. To było akurat fajne zwieńczenie rundek, więc musiałem o to zapytać. Słuchaj, dziękuję ci bardzo serdecznie. Widzimy się na konferencji, no i później pewnie na ważeniu i samej gali. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dzięki bardzo. Dzięki.